Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nauczysz się tutaj prostych przepisów na naprawdę pyszne, super warzywne i zdrowe kolacje na ciepło. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i tutaj uczymy się jeść zdrowo, ale tak na spokojnie i po ludzku. Dzisiejsze przepisy na kolację naprawdę myślę, że bardzo, bardzo się zasmakują. Nie są trudne do zrobienia, są bardzo zdrowe, pełne warzyw, także już bez przedłużania lecimy do przepisów. Jako pierwszy mam dla Ciebie jednogarnkowy przepis na dal albo na curry z batatami, marchewką, soczewicą, szpinakiem. No coś naprawdę cudnego, a w przygotowaniu jest bardzo, bardzo proste. Zaczynamy od obrania batata, marchewki i cebuli. I teraz to wszystko kroimy. I to, co pokroimy, przerzucamy do dużego garnka. Jeśli masz jakieś sprawdzone sposoby na krojenie batata, to koniecznie się podziel, bo bardzo lubię bataty, ale krojenie ich to jest dla mnie ciężka, ciężka zabawa. Oj. Brawa dla mnie, udało się. I na koniec jeszcze cebula. Teraz do tego dodajemy soczewicę czerwoną, najlepiej taką troszkę wcześniej namoczoną albo po prostu suchą. Do tego mleczko kokosowe. To wszystko zalewamy odrobiną ciepłej wody albo bulionu. Mieszamy i gotujemy, aż warzywa zmiękną, ewentualnie dodając więcej wody. Gdy warzywa w curry nam zmiękną, dodajemy do niego przyprawy. U mnie duże ilości przyprawy curry, do tego czosnek i papryka, możesz też dać trochę papryki ostrej. Pod koniec gotowania do całego curry możesz dorzucić również trochę szpinaku, który pod wpływem ciepła zaraz nam tutaj tak trochę podwiędnie. Takie gotowe curry można jeszcze od góry posypać natką pietruszki. I taka pysznie rozgrzewająca, jednogarnkowa kolacja gotowa. Ten przepis jest właśnie ekstra, bo w środku mamy już bataty, nie musimy do tego już nic więcej dogotowywać i mamy taką kolację. Też świetnym rozwiązaniem będzie tutaj po prostu ugotować sobie wielki gar takiego curry i mieć później na kilka dni na kolację czy na obiad. Bardzo, bardzo polecam. Mam też dla Ciebie przepis na pyszną i szybciutką do zrobienia potrawkę warzywną z pire ziemniaczanym. Jest naprawdę super pyszne, mega warzywne, bardzo proste do zrobienia, także lecimy do przepisu. Zaczynamy od ugotowania ziemniaków. Następnie kroimy warzywa, u mnie cukinię. Nie musi być super dokładnie, jak ktoś będzie się czepiał, że nierówno pokrojone warzywa, to możesz powiedzieć, że Irena pozwoliła kroić krzywo. Dobrze? Dobrze, świetnie. Przekładam je na patelnię. Albo do dużego garnka. Do tego pokroję paprykę. I tutaj również nie musi być super dokładnie, przecież od czegoś w końcu mamy zęby. To również przekładamy na patelnię lub do garnka. I ja do tego pokroję sobie jeszcze pieczarki. Jeżeli nie możesz patrzeć na to, jak krzywo kroję, to też uwzględnij to, że ja tutaj nagrywam. To nie jest takie proste kroić i nagrywać. Na Instagramie pokazuję czasem, jak wygląda zakulisowe kręcenie i nie jest to proste. Także no, jeżeli jeszcze nie ma na Instagramie, to serdecznie, serdecznie też zapraszam. Do tego dodajemy sól, pieprz i czosnek. Możesz dodać jeszcze jakieś zioła, to co lubisz. I to wszystko będziemy sobie dusić na wodzie i na oleju lub oliwie. Gdy warzywa już prawie nam zmiękną, dorzucamy do nich fasolkę czerwoną, już taką ugotowaną albo z puszki i kukurydzę z puszki albo też ugotowaną. I grzejemy jeszcze chwilę, aż warzywa całkowicie zmiękną, ale już odkryte, tak żeby odparować nadmiar wody. Tutaj też możesz zobaczyć, czy nie trzeba jeszcze trochę doprawić. Ugotowane ziemniaczki możemy sobie teraz rozgnieść. Jeśli lubisz do rozgniatania, możesz dolać sobie troszkę mleka. Ja dodałam mleka sojowego, niesłodzonego. Do ziemniaków dodajemy naszą potrawkę warzywną.
Tutaj też polecam Ci zrobić sobie takiej potrawki w większą ilość, tak żeby mieć obiad czy kolację na kilka dni. I pyszna, bardzo warzywna kolacja gotowa. Daj znać, czy Ty jesteś bardziej team kolację na ciepło, czy kolację na zimno. Jeżeli Ci się podobało, to możesz skomentować, dać łapkę w górę. Naprawdę niesamowicie, niesamowicie doceniam to, że tu jesteś. Twoje wsparcie to naprawdę niesamowicie, niesamowicie mi pomaga i daje kopa do dalszej pracy. Także dziękuję, dziękuję za dzisiaj. Trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już za niedługo. Buziaki!